Sprawiał wrażenie oddanego pielęgniarza, stawiającego potrzeby pacjentów ponad wszystko. Jednak na jego nocnych dyżurach w szpitalu często dochodziło do podejrzanych sytuacji. Wchodził ze strzykawką do sal pacjentów i obiecując, że za chwilę poczują się lepiej, wstrzykiwał substancje, których nie powinni dostać. Ostatnie chwile życia ofiar często były dramatyczne. Pacjenci nie mogli się ruszyć i nabrać oddechu, nie wspominając już o wzywaniu pomocy. Można by pomyśleć, że kierowała nim nienawiść lub złość, ale nic bardziej mylnego. Jego prawdziwa motywacja zaskoczyła nawet policjantów. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 73-letni Gerolamo Kucic od jakiegoś czasu leżał w szpitalu Good Samaritan w Islip w stanie Nowy Jork. Pochodził z Jugosławii. Niektóre źródła podają, że był imigrantem na stałe mieszkającym w Stanach. Inne zaś, że znalazł się w Ameryce tylko przejazdem. W każdym razie 11 października 1987 roku zmagał się z chorobą. Męczył go uporczywy ból w klatce piersiowej. Szpital powinien jawić się jako bezpieczne miejsce, w którym otrzymuje się pomoc. Jednak tamten dzień zmienił postrzeganie mężczyzny. Ośrodki medyczne już do końca życia kojarzyły mu się ze strachem i zagrożeniem. Leżał w swojej sali. Spał, gdy do środka wszedł pewien człowiek. To go zbudziło. Dokładnie mu się przyjrzał. Pracownik szpitala wyglądał na 20-paroletniego. Miał na sobie biały lekarski fartuch, więc pacjent wziął go za doktora. Oprócz tego zwrócił uwagę na jego brązowe włosy, okulary na nosie i dość bujną brodę. Młodzieniec trzymał w dłoni strzykawkę. Senior usłyszał spokojny głos mówiący: to sprawi, że poczujesz się znacznie lepiej. Uwierzył mu, bo dlaczego by nie? Pielęgniarz zrobił mu zastrzyk. Jednak nie poczuł się po nim lepiej, tak jak zapewniał go medyk. Wręcz przeciwnie. Nie mógł nabrać tchu. Nie mógł się ruszyć. Wpatrywał się w swoje bezwładne ręce i nogi. Zrobiło mu się ciemno przed oczami. Chwilę później stracił przytomność. Kiedy się w końcu ocknął, stały nad nim już inne osoby. W sali nie pozostał ślad po wcześniejszym pracowniku i strzykawce z tajemniczą zawartością. 73-latek miał dużo szczęścia. Udało mu się przeżyć. Uratowało go to, że błyskawicznie zareagował. Od razu poczuł, że coś było nie tak. Wcisnął więc przycisk znajdujący się w pobliżu łóżka. To zaalarmowało personel medyczny, który zjawił się w sali. Zastali go nieprzytomnego. Niestety sprawca równie szybko stamtąd uciekł. Być może liczył na to, że wszystko ujdzie mu płazem. A w szczególności miał nadzieję, że ofiara już się nie obudzi. Musiał jednak źle wymierzyć dawkę lub nie wziął pod uwagę, że organizm starszego mężczyzny był znacznie silniejszy. Takie przypuszczenia później wysnuli policjanci badający sprawę. Nie dość, że staruszek się ocknął, to jeszcze opowiedział o wszystkim pozostałym pracownikom. Zapamiętał wiele szczegółów. Powiedział, że sprawca wszedł do niego ze strzykawką. Że zapowiedział, że dzięki lekarstwu poczuje się lepiej. Podał dokładny rysopis. Nadwaga, biała skóra, brązowe włosy, broda i okulary. W tamtym szpitalu pracował ktoś, kto idealnie pasował do tej charakterystyki. Nie był jednak lekarzem, a pielęgniarzem. Uważano, że ten mężczyzna nie skrzywdziłby muchy, a co dopiero człowieka, schorowanego staruszka. Był niezwykle oddany pacjentom. Współpracownicy uważali go za profesjonalistę. Nazywał się Richard Angelo. W 1987 roku miał 25 lat. Pochodził z niewielkiej miejscowości Lindenhurst, liczącej około 25 tysięcy mieszkańców, położonej w południowej części Long Island, wyspy w stanie Nowy Jork. Oboje rodzice byli z wykształcenia nauczycielami. Ojciec pracował jako doradca zawodowy w miejscowym liceum. Matka z kolei nauczała przedmiotów związanych z ekonomią. Posłali swojego jedynego syna do prywatnej katolickiej szkoły średniej w West Islip. On zawsze przykładał się do nauki. Prawdopodobnie nie chciał zawieść rodziców, choć niewątpliwie i tak miał duże ambicje. Zdawał sobie sprawę, że ma duży potencjał. Chciał wykorzystać go jak najlepiej. Chętnie angażował się w działalność pozaszkolną.
Był skautem, wolontariuszem, strażakiem, ochotnikiem. Chętnie wyciągał dłoń do osób w potrzebie. Uważano go za sympatycznego i miłego, choć nieco ekscentrycznego. Coś go wyróżniało na tle innych. Rówieśnicy nie potrafili sprecyzować, o co chodziło. Być może o to, że zawsze szukał jakiegoś poklasku, pochwały czy komplementu. Lubił czuć się doceniany. Niby tak jak każdy, ale on potrzebował stałych i ciągłych pochwał. To nie wydawało się normalne. Nie otaczał się wieloma osobami. Wolał samotność. Przy ludziach często czuł się niezręcznie i można było dostrzec to już na pierwszy rzut oka. Sąsiedzi i znajomi rodziców zawsze z podziwem na niego patrzyli i nazywali złotym chłopcem. Nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych. Nie miał okresu buntu czy młodzieńczego szału. Świetnie się uczył i przynosił do domu najlepsze stopnie. Liceum skończył w 1980 roku. Później wyjechał na Uniwersytet Stanowy w Stony Brook, gdzie kontynuował edukację. Po 3 latach przeniósł się do koledżu w East Farmingdale, gdzie wstąpił do szkoły pielęgniarskiej. Nie chciał pójść w ślady bliskich i zostać nauczycielem. Uważał, że idealnie sprawdziłby się w zupełnie innym fachu. Postanowił zostać pracownikiem ochrony zdrowia. Edukację ukończył w 1985 roku z wyróżnieniem. W końcu spełnił swoje marzenie i został licencjonowanym pielęgniarzem. To oznaczało, że mógł podjąć pracę w szpitalu. Chciał pracować z pacjentami i, jak sam twierdził, nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Najpierw trafił na oddział oparzeniowy placówki w East Meadow. 23-letni wówczas Richard przez rok niemal codziennie widywał osoby z ciężkimi obrażeniami spowodowanymi przez ogień czy chemikalia. Po tym czasie postanowił zmienić miejsce zatrudnienia. Zamieszkał w Amityville i rozpoczął pracę w tamtejszym szpitalu. Źródła podają, że ją rzucił. Przeniósł się na Florydę, gdzie mieszkali wtedy jego rodzice. Jednak po kilku miesiącach znowu wrócił na Long Island. To właśnie w kwietniu 1987 roku przyjął posadę w Good Samaritan na oddziale intensywnej terapii. Młody pielęgniarz był postrzegany przez współpracowników jako profesjonalista. Choć miał zaledwie 25 lat, posiadał ogromną wiedzę, która szła w parze z praktyką. Znajomi ze szpitala twierdzili, że to spokojny i opanowany człowiek. Świetnie radził sobie w niezwykle stresującym środowisku pracy. Czuł wagę swojej profesji i odpowiedzialność za ludzkie życie. Wywiązywał się z każdego powierzonego obowiązku. Nie zdarzyła się ani jedna sytuacja, która postawiłaby go w negatywnym świetle. Pacjenci byli dla niego priorytetem. Jako jeden z nielicznych pracowników z chęcią przychodził na nocną zmianę. Zaczynał zazwyczaj o 23, a kończył o 7 rano. Jednak w październiku 1987 roku ten wizerunek został zburzony niczym domek z kart. 73-letni pacjent, który w dziwnych okolicznościach stracił przytomność, później twierdził, że Richard podał mu jakiś medykament, po którym poczuł się gorzej. Badania krwi i moczu wykazały obecność 2 substancji – pawulonu i chlorku suksametoniowego. Każda substancja medyczna może być zarówno lekarstwem, jak i trucizną. Wszystko zależy od dawki. Oba te medykamenty są wykorzystywane najczęściej na salach operacyjnych przez anestezjologów. Powodują zwiotczenie mięśni. Zbyt duża dawka może doprowadzić do paraliżu. Zostały niejednokrotnie okryte złą sławą. Dość często można o nich usłyszeć w sprawach dotyczących tzw. aniołów śmierci. Tym terminem określa się pracowników medycznych, którzy podczas wykonywanej pracy w szpitalach czy przychodniach dopuścili się zbrodni. W zaleceniach lekarskich dla starszego Jugosławianina nie znalazła się informacja, by podawano mu leki, których znaczna ilość została wykryta w jego krwi. Pacjent twierdził, że pielęgniarz powiedział do niego: „To sprawi, że poczujesz się lepiej”. Ale jak wiemy, stało się inaczej. Zupełnie jakby Richard działał celowo. Wykluczało to tezę, że doszło do przypadkowej i niefortunnej pomyłki. Dyrektor szpitala postanowił zgłosić sprawę na policję. Krótko później do placówki przybyli policjanci, którzy przesłuchali personel. Przeszukali szpitalną szafkę Richarda i jego dom. Śledczy zabezpieczyli spore ilości leków anestetyków, które zostały podane 73-latkowi.
Od razu pojawiło się pytanie, do czego były mu potrzebne? Potencjalna odpowiedź również sama się nasuwała, by podtruwać nimi pacjentów. Ta teoria szła w parze z innymi ustaleniami. Dowiedzieliśmy się od pracowników szpitala, że w krótkim czasie doszło do ponad 30 podejrzanych zdarzeń. Stan pacjentów, którzy stopniowo dochodzili do zdrowia, nagle się pogarszał. Dochodziło do zatrzymań akcji serca. Kilku osobom udało się uratować i wrócić do pełni sił. Jednak większość zmarła. Co szczególnie istotne, do wspomnianych sytuacji dochodziło w porze wieczorno-nocnej, akurat kiedy Richard miał zmianę. Zatrzymanie akcji serca na oddziale intensywnej terapii teoretycznie nie powinno nikogo dziwić. Jednak pacjenci na krótko przed śmiercią dochodzili do siebie. Ich stan się stabilizował, by ponownie ulec pogorszeniu. Dla niektórych pielęgniarek i pielęgniarzy wydawało się to dziwne. Mimo to nikomu nie przyszło do głowy, że ich kolega z pracy może być seryjnym mordercą. Richard wydawał się ostatnią osobą, która mogłaby mieć złe zamiary wobec kogokolwiek. Zawsze miły, serdeczny i spokojny. Nie sprawiał wrażenia groźnego oprawcy. Został aresztowany akurat kiedy był na konferencji medycznej. Co miał do powiedzenia na ten temat? Otóż przyznał się do ataku na mężczyznę z Jugosławii, ale nie tylko. Wyznał, że odpowiadał za więcej przestępstw. Śledczy byli osłupieni, słuchając jego historii. Mieli kilkanaście nazwisk potencjalnych ofiar. Oprócz zeznań podejrzanego, musieli znaleźć coś jeszcze. Coś, co pozwoliłoby prokuratorowi na postawienie konkretnych zarzutów. Rodziny zmarłych zostały poproszone o wyrażenie zgody na ekshumację. Nie wszyscy się na to zgodzili. Niektórzy odmówili. Pojawiły się różne tłumaczenia. Kilka osób było starszych i schorowanych. Rodziny wolały trwać w przekonaniu, że zmarły z przyczyn naturalnych, a nie z ręki anioła śmierci. W paru przypadkach dochodziły do tego względy moralne i religijne. Wykopanie ciała i ponowny pochówek był nie do zaakceptowania. Na szczęście znalazły się rodziny, które miały zupełnie inne podejście. Kiedy tylko dowiedzieli się, że ich bliski mógł zostać zamordowany, chcieli za wszelką cenę poznać prawdę. Choć ekshumacja nie była dla nich łatwa i przyjemna, wyrazili zgodę. W styczniu 1988 roku przeprowadzono autopsję Miltona Poultneya. 75-latek trafił do szpitala we wrześniu 1987 roku. Musiał przejść operację pęcherzyka żółciowego. To na pozór niegroźny zabieg, ale jak każdy inny, obarczony pewnym ryzykiem. Zwłaszcza jeśli chory jest w starszym wieku i ma inne schorzenia towarzyszące. Nikt nie spodziewał się, że w tym przypadku mogłoby pójść coś nie tak. Jednak niestety nie wyszło zgodnie z planem. 16 września u mężczyzny wystąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca. Personel medyczny podjął się resuscytacji, ale bezskutecznie. 74-latek zmarł. Wcześniej nie przeprowadzono autopsji, bo nikomu nie przyszło do głowy, że za jego śmiercią mogło kryć się coś mrocznego. Jednak bliscy zdecydowali się na ekshumację. Zwłoki wykopano i przebadano. Śledczy mieli nadzieję, że sekcja coś wykaże. Nie chcieli, by to wszystko poszło na marne i skończyło się wyłącznie rozdrapanymi ranami. Badania toksykologiczne wykazały, że krótko przed śmiercią pacjent otrzymał dość sporą dawkę leków, które nie zostały mu przepisane. Chodziło oczywiście m.in. o Pawulon. Zdaniem lekarza sądowego to właśnie było bezpośrednią przyczyną śmierci Denata. Wkrótce na liście ofiar pojawiło się kolejne nazwisko. Anthony Green. 57-latek cierpiał na przewlekłą, obturacyjną chorobę płuc. Został hospitalizowany we wrześniu 1987 roku. Krótko później doszło do problemów z oddychaniem i zatrzymaniem akcji serca. Lekarzom udało się przywrócić funkcje życiowe. Jednak mężczyzna zapadł w śpiączkę. Już się nie wybudził. Zmarł ponad 2 tygodnie później, 16 października. Dokładnie miesiąc po poprzedniej ofierze. W tym przypadku rodzina również nie zdecydowała się na sekcję. Nikt nie dostrzegł takiej potrzeby. Jednak kiedy bliscy odkryli, że prawdopodobnie popełnili błąd, postanowili go naprawić. Wyrazili zgodę.
Badanie wykazało, że Anthony miał w swoim organizmie sporą ilość leku zwiotczającego mięśnie. Tak dużą, że doprowadziła do jego śmierci. 57-latek nie zmarł w wyniku choroby. Otrzymał zastrzyk pawulonu, który w efekcie doprowadził do problemów z oddychaniem i sercem. Policjanci podejrzewali, że 69-letni William Helmerich również podzielił los wcześniej wspomnianych osób. Według badań toksykologicznych w jego organizmie odnotowano pewną ilość pawulonu. Mimo to specjalista doszedł do wniosku, że senior zmarł w wyniku powikłań powstałych przez chorobę serca, z którą zmagał się od dłuższego czasu. Wobec tego policjanci wykluczyli ten przypadek ze swojej listy. Po kolei w miarę możliwości sprawdzali każde nazwisko. Kolejnym był Frederick Lagoie. Miał 60 lat. Trafił do szpitala, bo czekała go operacja prostaty. Ostatecznie nie doczekał się jej. 9 października doszło do nagłego zatrzymania akcji serca. Lekarzom udało się ustabilizować jego stan. Jednak nie na długo. 12 godzin później pojawiły się kolejne problemy. Tym razem mężczyznę nie udało się już uratować. Pomimo wysiłków personelu medycznego, zmarł. Kilka miesięcy później jego rodzina usłyszała, że 60-latek prawdopodobnie padł ofiarą zabójstwa. Autopsja to potwierdziła. Śledczy mieli już 3 zmarłych. Oprócz tego 2 inne przypadki zatrucia powodujące zwiotczenie. Czy mógł to być przypadek? Nie wierzyli w to. Nie mieli też zamiaru się poddawać. Wiedzieli, że muszą szukać dalej i dotrzeć do innych ofiar. Przeczuwali, że jest ich więcej, że Richard nie poprzestał tylko na 3 zabójstwach. Niestety mieli rację. Joseph Francis O'Neill znalazł się w placówce z uwagi na dość poważne problemy gastrologiczne. Wiadomo o nim, że miał wówczas 79 lat. W trakcie hospitalizacji wykryto u niego problemy kardiologiczne, które zagrażały jego życiu i zdrowiu. Z tego względu lekarz prowadzący zdecydował, by przenieść go na oddział intensywnej terapii. Stało się to 21 września 1987 roku. Następnej nocy zmarł. Wówczas uznano, że przyczyną jego śmierci były problemy z sercem. Nikt nie wiedział, że pacjent otrzymał śmiertelną dawkę leku. Prawda ujrzała światło dzienne dopiero kilka miesięcy później, już po ekshumacji. 75-letni John Fisher przyjechał do szpitala z myślą, że otrzyma tam pomoc. 4 września wystąpiły u niego objawy udaru. Kiedy trafił na oddział, stan był poważny. Jednak już 3 dni później poprawił się i ustabilizował. Bliscy mieli nadzieję, że najgorsze już za nimi, że mężczyzna wkrótce dojdzie do pełni sił i zostanie wypisany do domu. Jednak na jego drodze stanął anioł śmierci. 8 września około 2:45 nad ranem doszło do diametralnego pogorszenia i zatrzymania akcji serca. Personel medyczny rozpoczął gorączkową walkę o jego życie. Zmagania trwały około 20 minut. Senior niestety zmarł. Policjanci ustalili, że Joseph był najprawdopodobniej pierwszą ofiarą Richarda, że to od niego wszystko się zaczęło. Ustalili też, że w poprzednich placówkach nie było na pielęgniarza żadnych skarg. Nie odnotowano też podejrzanych sytuacji. Musiał więc rozpocząć swoją przestępczą ścieżkę w Good Samaritan. Na liście ofiar znalazło się jeszcze jedno nazwisko. W przeciwieństwie do pozostałych zmarłych była to kobieta, Joan Hayes, w dodatku nieco młodsza, bo w chwili zgonu miała 53 lata. Zmagała się z problemami nerek. Pewnej nocy doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Krótko później zmarła. W jej organizmie również znaleziono ślady substancji, których nie przepisał lekarz. Richard usłyszał już kilka zarzutów, ale stróże prawa kopali dalej. Obawiali się, że zabójstw jest jeszcze więcej. Jesienią 1988 roku pod lupę wzięli kolejne przypadki. Podejrzewali, że 69-letnia Ruth również zmarła z rąk seryjnego mordercy. Pochodziła z miejscowości Babylon, była emerytowaną dziennikarką i członką zarządu lokalnej szkoły. Zaatakowała ją pewna infekcja, która okazała się na tyle poważna, że kobieta trafiła do szpitala. Stało się to 21 września 1987 roku.
zmarła 23 dni później, 14 października. Podobnie było z Michaelem Milonem. 86-letni emerytowany inżynier skarżył się na uporczywy ból w klatce piersiowej. Do szpitala przewieziono go na początku miesiąca. Zmarł 8 dni później, 10 października. Wyniki sekcji zwłok wykluczyły tę dwójkę z grona ofiar. Nie wiadomo, czy w ich organizmach odnaleziono jakiekolwiek ślady podejrzanych substancji, tak jak w przypadku 69-letniego pacjenta, który dostał przed śmiercią zastrzyk Pawulonu. Lekarz sądowy doszedł do wniosku, że przyczyną zgonu była choroba serca. Łącznie dokonano ponad 30 ekshumacji. Śledczy ustalili, że w szpitalu doszło do wielu podejrzanych zgonów. Akurat w czasie, gdy Richard miał dyżur, we wszystkich sytuacjach występowały podobieństwa. Nagle dochodziło do problemów z oddychaniem lub zatrzymania akcji serca. W ówczesnej prasie dziennikarze podali kilka nazwisk potencjalnych ofiar. W dzienniku Newsday poinformowano, że pierwszą osobą, która zmarła z rąk anioła śmierci, mogła być starsza pani o imieniu Eulalia. Zmarła 2 maja 1988 roku. W artykule znalazła się wzmianka o kolejnych 9. 3 z czerwca, 1 z lipca, 2 z sierpnia, 2 z września i 1 z października. Ostatecznie nie zgromadzono wystarczających dowodów, że ktokolwiek z tej listy został zamordowany przez pielęgniarza. Prokuratura postawiła mu kilka zarzutów. On z jednej strony nie zaprzeczył, że wstrzykiwał pacjentom leki, których nie powinni dostawać. Jednak twierdził, że odbieranie życia drugiej osobie nigdy nie było jego intencją. Już od najmłodszych lat znajomi i bliscy zauważyli w nim potrzebę bycia docenianym i wychwalanym, nawet w codziennych i banalnych sytuacjach. Przyznał, że chciałby inni postrzegali go jako bohatera, kogoś mądrego, inteligentnego i doświadczonego. Tak tłumaczył to, że podtruwał chorych. Robił to, by później móc uratować im życie, by współpracownicy byli pod wrażeniem posiadanych przez niego umiejętności. Jednak przecenił swoje siły. Niektórzy pacjenci uszli z życiem, ale nie dzięki jego zasługom, a pozostałych pielęgniarzy i pielęgniarek. Większość i tak zmarła w wyniku zatrzymania akcji serca. Dlatego Richard próbował wielokrotnie. Liczył, że w końcu mu się uda. W trakcie składania wyjaśnień powiedział mniej więcej coś takiego. Pragnąłem stworzyć sytuację, w wyniku której u pacjenta pojawiłyby się pewne problemy. Dzięki mojej skutecznej interwencji wyglądałoby to tak, jakbym wiedział, co robię. W swoich tłumaczeniach dodał jeszcze, nie miałem pewności siebie. Czułem, że się nie nadaje. Powiedział, że choć podał pacjentom dawki leków, które im zaszkodziły, nigdy nie był obecny w ich salach w chwili śmierci. Medykamenty często nie działały od razu, tylko po jakimś czasie. I gdy dochodziło do ataków, on znajdował się w zupełnie innym miejscu i nie uczestniczył w akcjach ratunkowych. To trochę kłóciło się z jego wersją o chęci ratowania życia. Czy w takim przypadku nie powinien znajdować się gdzieś w pobliżu? Według badania wariografem powiedział prawdę. Jednak ustalenia śledczych wykazały, że kłamał. Był świadkiem przynajmniej 3 zgonów swoich ofiar. Obrona powołała 2 ekspertów w dziedzinie psychiatrii sądowej do ustalenia stanu psychicznego. Jeden z lekarzy opierał swoje tezy na wyniku wariografu. W ten sposób ocenił, że Richard cierpiał na dysocjacyjne zaburzenie tożsamości, znane pod nazwą osobowości mnogiej, naprzemiennej lub wieloratiej, a potocznie również jako rozdwojenie jaźni. Uniemożliwiało mu to rozpoznanie znaczenia swojego zachowania i postępowania. Miał poczucie skrajnej nieadekwatności, dlatego chciał wykazać swoje kompetencje. W przeszłości udało mu się przeprowadzić resuscytację z sukcesem i liczył, że to się powtórzy. Obaj psychiatrzy później twierdzili, że z uwagi na to zaburzenie oskarżony nie był świadomy, że wstrzykując pacjentom leki może wyrządzić im poważną krzywdę i zabić. O osobowości mnogiej mówi się wtedy, gdy u osoby występują przynajmniej 2 różne i odrębne od siebie tożsamości. Jest to schorzenie, które najczęściej pojawia się w wyniku doznanej wcześniej traumy. Jeden z lekarzy został dopuszczony w sądzie jako świadek. Jednak jego zeznania zostały w pewnej części wyłączone. Chodziło konkretnie o wszystko, co miało związek z ustaleniami opartymi na wariografię. Richard oczekiwał na proces w areszcie śledczym.
mógł wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 tysięcy dolarów. Uważał jednak, że bezpieczniejsze będzie dla niego zostanie za kratkami. Bał się, że z uwagi na ciężar postawionych mu zarzutów, mógłby spotkać się z próbą wymierzenia sprawiedliwości na własną rękę. Proces ruszył w październiku 1989 roku. Wśród świadków znalazł się Jugosławianin. Opisał atak, który udało mu się przeżyć. Powiedział: "Nie mogłem się ruszyć ani oddychać. Pomyślałem, ile czasu minie, zanim umrę." Oskarżony został uznany za poczytalnego w chwili popełnienia zarzucanych czynów. 14 grudnia ława przysięgłych wydała werdykt. Uznała go winnym następujących przestępstw: morderstwa drugiego stopnia Miltona i Antoniego, zabójstwa drugiego stopnia Johna, nieumyślnego spowodowania śmierci Frederica, napaści pierwszego stopnia na Gerolamo oraz napaści drugiego stopnia na trzech pacjentów. Zarazem oddalono wszelkie zarzuty związane ze śmiercią Joan Hayes oraz Josepha O'Neilla. Wyrok zapadł w styczniu 1990 roku. Sędzia skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności z warunkowym zwolnieniem po odbyciu 61 lat i 4 miesięcy kary. Jednak ówczesne prawo stanu Nowy Jork przewidywało, że maksymalna odsiadka może wynieść 50 lat. Gdy Richard usłyszał ten wyrok, wpatrywał się w sędziego beznamiętnie. Nie uśmiechnął się, ani nie było widać po nim oznak złości czy smutku. Przyjął wiadomość chłodno, przygryzając tylko co jakiś czas usta. Adwokat mężczyzny złożył apelację, ale sąd kolejnej instancji podtrzymał werdykt. Być może uda mu się pewnego dnia opuścić zakład karny. Będzie wtedy po 80. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Artykuł Charlesa Montaldo pod tytułem Profile of Serial Killer Richard Angelo, opublikowany na portalu Thought.co 19 marca 2019 roku. Artykuł pod tytułem Traces of Fatal Drug Found in Two More Bodies, opublikowany na portalu UPI 17 lutego 1988 roku. Książka Dona Roffa pod tytułem Modern Day Serial Killers, opublikowana w Nowym Jorku w 2016 roku. Artykuł Stuarta Vincenta pod tytułem More Exhumation in L.I. Case, opublikowany w gazecie pod tytułem Newsday 11 listopada 1988 roku. Strona internetowa pod tytułem Richard Angelo.